Piątek wieczór, Łukasiankowski, Witam Państwa w Republice Młodych, czyli programie, gdzie przepytujemy przedstawicieli młodzieżówek największych polskich partii. Stawiamy się, co młodzież myśli na różne tematy. Dzisiaj będzie jeden temat polityczny, taki bieżący. Oczywiście sytuacja na wschodzie, o tym powiemy, ale potem zajmiemy się tematem, który odbiega od bieżącej polityki, tematem, który wymyka się wszystkim wydarzeniom, które Państwo mogą oglądać w serwisach informacyjnych. Zobaczymy mianowicie, co młodzież sądzi o wolności słowa. I czy jest ona dla nich ważna, czy może jednak ma granice i te granice są coraz bardziej określone. No dobrze, ale zanim przejdziemy do wolności słowa, zanim do Ukrainy, najpierw trzeba mi gości przedstawić. Dzisiaj tak, Platforma Obywatelska, Julian Lembelski, dawno niewidziany, ale jest z powrotem. Dobry wieczór, cześć. Witam Julian. Z powrotem. Tak jest. Dalej Janusz Kołodziejski po mojej prawej stronie, Forum Młodych Solidarnej Polski. Dzień dobry, dobry Dzień wieczór, dobry, cześć panu, właściwie. Jakub Sokołowski to Młodzi dla Wolności, Konfederacja. Dobry wieczór. I debiutujący, ale nie jako młodzieżówka, tylko jako osoba. Konrad Wojnarowski, Forum Młodych Ludowców. Dobry wieczór. Cześć, witam, dobry wieczór. Cześć. No dobra, to skoro żeśmy przywitali, wiemy w jakim składzie dzisiaj debatujemy i z kim będziemy rozmawiać, to teraz zobaczmy i posłuchajmy, o czym będziemy rozmawiać. Jeśli zdecydujecie się tam wejść, to koszty dla ludzkie dla Ukrainy, straty Ukrainy będą ogromne, ale dla was też będą wielkie. Będziecie potępieni. Świat nie zapomni, że Rosja zdecydowała się i wybrała niepotrzebną śmierć i zniszczenie. Stany Zjednoczone i ich partnerzy oraz alianci postąpią zdecydowanie. Nasz sojusz jest w tej chwili bardziej zjednoczony niż był kiedykolwiek w przeszłości. Jesteśmy gotowi, by okazać siłę, zdecydowanie i przekonanie do naszych uniwersalnych, demokratycznych wartości. Nasze obserwacje nie potwierdzają tego. Wręcz przeciwnie. Widzieliśmy, jak w wielu regionach wokół granicy z Ukrainą budowane są duże szpitale polowe i oddziały przemieszczające się w kierunku granicy. Nie otaczasz jakiegoś kraju 100-tysięczną armią, kiedy wybierasz się na ćwiczenia. To wszystko oczywiście może się zmienić, ale będziemy Rosję oceniać nie na podstawie ich retoryki, ale ich działań. Słyszeliśmy sygnały z Moskwy o gotowości do kontynuowania wysiłków dyplomatycznych, ale jak dotąd nie zaobserwowaliśmy żadnych oznak deeskalacji. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że Rosja nadal gromadzi siły przy granicy z Ukrainą. Rosja od dawna stosuje taktykę czasowej relokacji swoich sił, więc to, że obecnie obserwujemy wzmożony ruch jednostek, nie oznacza, że Kreml podjął decyzję o prawdziwym wycofaniu. W ostatnich tygodniach obserwowaliśmy stały napływ rosyjskich jednostek. Rosja nadal zachowuje zdolność do przeprowadzenia inwazji na Ukrainę. No i tak, to wypowiedzi czołowych polityków zachodnich, na końcu Sekretarz Generalny NATO o tym, że deeskalacji fizycznie nie ma. To co o tym myślicie? Bo pamiętam w środę taki dzień, kiedy to był ten dzień, kiedy amerykański wywiad, dziennikarz The Sun mówił o drugiej w nocy, w środę ma być inwazja. Do niej nie doszło, wszyscy odetchnęli z ulgą. Nawet był tutaj w studio, gdzie widzicie, był ambasador Ukrainy Andrii Deszce, mówił też trochę jestem spokojniejszy. Minęło parę dni, tego spokoju jakby mniej mamy. Od kogo zacząć? Od Konfederacji, bo jestem ciekawy waszego zdania, bo to jesteście, twoi starsi koledzy są taką grupą, która najciekawiej się ten temat wypowiada i tak niejednoznacznie. Znaczy, no, w stosunku do Ukrainy, a mianowicie, czy ta deeskalacja konfliktu jest lub czy jej nie ma. Wydaje mi się, że od początku tego całego konfliktu była to w pewnej części taka polityczna gra Putina, żeby zbić sobie ten kapitał polityczny. Przecież od razu, kiedy jakieś dzienniki lub też portale w internecie zaczęły ujawniać informacje, jakoby Rosja miała zaatakować w nocy z wtorku na środę, wszyscy zaczęli bać się tej Rosji, wszyscy zaczęli o niej mówić. Putin może w jakiś sposób umocnił swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Natomiast do tego ataku nie nastąpiło. I w tym momencie powinniśmy sobie zadać poważne pytanie,
a mianowicie czy politycy, czy ludzie, którzy rządzą tym światem, czy na przykład pan Biden lub polski rząd faktycznie rozumieją ten konflikt. A nie rozumieją? A jak wy rozumiecie ten konflikt, Julian? To może będziemy się poruszać po skrzydłach jak na razie do Platformy. No bo to jest taka teza zawarta gdzieś tam między słowami Jakuba, że to są jakieś inne czynniki, tak? Że ta gra jest bardziej wysublimowana i że nie ma takich wyraźnych bieli i czerni. Oczywiście, ale bez wątpienia, nawet jeżeli tutaj, tak jak wcześniej wspomniał kolega, że nie mamy tutaj bezpośrednich czynów, to jednak bez wątpienia ta sytuacja wpłynie na to, co się dzieje w Europie Wschodniej, no bo byli oligarchowie, którzy uciekali z Ukrainy. Już prezydent Ukrainy im zagroził. Była także sytuacja, że w ogóle możemy się spodziewać fali uchodźców z Ukrainy. Bez wątpienia też wpływa na dyplomację Europy Wschodniej. Tak więc nawet jeżeli by tej wojny nie było, to mimo wszystko ta cała otoczka, to co wszystko się dzieje wokół granicy ukraińsko-białorusko-rosyjskiej, bez wątpienia wpłynie na to, co w przyszłości będzie się działo w Unii Europejskiej i w Europie. Wpłynie, ale z drugiej strony zastanawiam się, na ile też dla was jest tak, że Putin jest jednym złym człowiekiem, bo dla mnie jest oczywiście, ale może u was są jakieś inne, tak jak trochę u Jakuba, motywy. A to może teraz do Solidarnej Polski zajrzymy, jak tam w kwestii rządzącej. No tutaj jeszcze odnosząc się do poprzedniej wypowiedzi, nie zapominajmy, nie mówmy, że czy wojna wybuchnie, czy nie wybuchnie. Wojna wybuchła w 2014 roku, kiedy to Rosja zaanektowała Krym. Od tego czasu była mowa o zielonych ludzikach, ale tak naprawdę za tymi zielonymi ludzikami to byli Rosjanie, stała Rosja. Więc Ukraina prowadzi od już wielu lat wojnę z Rosją. Niewypowiedzianą, to jest charakterystyczne dla nowego typu wojny, to jest wojna hybrydowa. W ostatnich dniach nasiliły się ataki w Donieckiej Republice Ludowej. Jest złożona krew. No jeżeli ktoś nie chce wypowiedzieć wojny lub to nie przeprowadza... To, o czym mówił Jakub, czyli jakieś takie dziwne, przynajmniej dla niektórych, granie Zachodu. Tak, że będzie wojna, nie będzie wojny, straszenie. To jest gra ze strony Bidena, czy to jest realne i skuteczne oddziaływanie na działania Putina? No, trudno mówić o skutecznym, jeżeli prezydent Biden mówi na przykład, że jeżeli Rosja zaatakuje, nie uruchomimy Nord Stream 2. No to należy z tego wywnioskować, że jeżeli nie zaatakuje, to uruchomimy Nord Stream 2, czyli spełniamy żądania Putina, które postawił, jakieś sobie postawił. Trzeba się zastanowić nad motywacją Putina. Motywacją Putina jest to, że chce zaprowadzić nowy ład międzynarodowy, nowy porządek bezpieczeństwa międzynarodowego, przywrócić strefy wpływu Rosji z czasów Związku Radzieckiego. Dlatego tutaj sprawa Białorusi może nas za chwilę odciągnąć ponownie, bo z tego co wiemy, imigranci ponownie są zbierani i w każdej chwili mogą być przerzuceni na granicę z Polską. Wtedy będziemy musieli się zajmować konfliktem z Białorusią, a nie konfliktem z Ukrainą. To na koniec tej rundy pytań Forum Młodych Ludowców, Konrad Wenerowski, będzie trochę puentował dyskusję. Jak wy na to patrzycie? Z punktu widzenia polskiej racji stanu i bezpieczeństwa Polaków jest na pewno ważne to, żeby nie dopuścić do tego konfliktu, czy w ogóle wojny i ataku Rosji na Ukrainę, ale też myślę, że z punktu widzenia całej społeczności międzynarodowej, więc wydaje się, że trzeba mówić dzisiaj jednym głosem i czy to mówi Biden, czy inni przywódcy, czy nawet premier Japonii Kishida, który również rozmawiał z Putinem i powiedział, że no, nie wyobraża sobie jakiegokolwiek konfliktu, czy eskalacji, czy ataku na Ukrainę, bo będą przez to grozić sankcje również ze strony Japonii. A to mówi zapewne również i z punktu widzenia bezpieczeństwa Japończyków, bo tak jak tu było mówione, no, można powiedzieć, taką obsesją Putina jest no, nie tylko kwestia byłego ZSRR, ale też myślę i jego chore ambicje mogą iść dalej. Stąd też na przykład reakcja ze strony Japończyków. Więc ja myślę, że no, na razie w takim wymiarze dyplomatycznym
musimy robić wszystko, aby nie dopuścić i zapobiec tego typu atakom. Jak wojna. A posłuchajcie, ktoś z was uważa, że warto rozmawiać z Putinem? No to jest dosyć dobre pytanie. Natomiast... Nie bez kozery, tak? Nie przypadkiem natomiast... patrzę w stronę Jakuba i Konfederacji. Czy w ogóle tak, czy da się dogadać z Putinem? Znaczy, z Putinem trzeba dyskutować, a nie rozmawiać. Mhm. Trzeba prowadzić taką... Czym to się różni? No, Putin zazwyczaj woli prowadzić, tak stwierdzę, monolog ze sobą samym. Stawia swoje żądania i one mają zostać spełnione. Natomiast jeśli chodzi o tą rozmowę z Putinem, no to ona musi wyglądać w taki sposób, że my faktycznie mamy jakieś postulaty, których się trzymamy i faktycznie jakby nie zostawiamy ich w tyle i nie spełniamy wszystkiego, co żąda Putin. Jeszcze nawiążę trochę do tej sytuacji, która teraz jest z Ukrainą i do tego, co wcześniej mówili przedmówcy moi, znaczy tutaj przedmówcy, współdebatanci moi. Tak, do otwartej wojny nie nadejdzie, jak już mówiłem. Natomiast jak tu powiedział kolega z Solidarnej Polski, zresztą trafnie, na razie jest ta wojna hybrydowa. Jest to wojna taka dyplomatyczna, groźby, jakieś ataki prorosyjskich separatystów. Natomiast jak już mówiłem, no, do otwartej wojny nie dojdzie, bo to byłaby porażka Putina i właściwie zatracenie wszystkiego, co teraz walczy, tą swoją grą polityczną, o której mówiłem. To jeszcze przejdźmy dalej. Solidarna Polska, myślisz, że jakby się Andrzej Duda, albo lepiej, Zbigniew Ziobro, jakby się spotkał z Putinem, to przekonałby go do tego, żeby nie robił wojny i zawarłby z nim dobry układ, dobry deal? No, tego nie wiem, ale wiem, że na pewno trzeba rozmawiać. Jeżeli nie rozmawiamy z Rosją, no to pozostawiamy pole Niemcom do rozmowy, pozostawiamy pole do innym do rozmowy nad naszymi głowami. Do tego nie możemy dopuścić. To jest, Ukraina jest naszym bezpośrednim sąsiadem. Rosja także. Teraz tak naprawdę graniczymy jeszcze bardziej z Rosją, bo Białoruś jest już tak zintegrowana z Rosją, że to niemal jest kraj związkowy. Ale co, da się też uzgodnić z Putinem? Putinem, który niektórzy mówią jest mordercą, kłamcą, bandziorem, szwans charakterem niestety, i tak dalej. Niestety nawet z takimi ludźmi trzeba rozmawiać. Prezydent Stanów Zjednoczonych Delano Roosevelt nie miał problemu, żeby rozmawiać ze Stalinem, a był jeszcze większym mordercą. Robił to z dużą sympatią dla Stalina, no, niestety. Dokumentom. Dlatego powinniśmy, to jest konflikt bardziej regionalny w stosunku do całego świata, dlatego to my powinniśmy tutaj, Polska i Unia Europejska, szczególnie rozmawiać z władzami w Moskwie. Putin jako, no co by tu nie mówić, dyktator. Od niego zależy, jak się sprawy potoczą. Jednakże nie tylko od niego, ponieważ za sobą ma jeszcze oligarchów, którzy, jeżeli interesy przestaną się dobrze kręcić, przestaną wierzyć w politykę Putina. Dlatego tutaj tak ważne jest uderzenie gospodarcze jako czuły punkt Rosji i nie pozwolić na to, żeby Niemcy od wybuchu, tak jak to się toczy, od wybuchu wojny na Krymie, podwoiły eksport do Rosji przez te 8 lat, mimo istniejących sankcji. Julian Rembelski, może Platforma będzie chronić dobrego imienia demokratów i powie, nigdy z tyranami rozmawiać nie będziemy. Czy nie powie? Znaczy, prawdziwa polityka ma miejsce za drzwiami gabinetów i powinniśmy jak najbardziej prowadzić jakąś formę dialogu z Rosją. Oczywiście nie powinno to polegać na współpracy, jednakże tak naprawdę, tak jak tutaj muszę akurat pochwalić, zgodzić się z moim przedmówcą, może się rzadko zdarzyć, ale naprawdę zagrożenie Polska, rosyjskie robi tutaj dziwne zamieszanie w tym studiu. Tam się zgadzają, Jezus do nas. Może PSL będzie niezgodny, ale to zobaczymy za jednakże chwilę. Prowadząc rozmowę z Rosją i inicjując jakieś ruchy dyplomatyczne, tak naprawdę możemy budować swoją pozycję międzynarodową. To jest, jakoś Julian, dzisiaj masz krótkie frazy, nie wiem, dzisiaj lapidarność języka wyostrzyła, ale to dobrze, to się ceni, to się sprzedaje w epoce social mediów, gdzie ma się góra 280 znaków i tutaj tak jest dużo. No dobrze, to na koniec PSL i ten Putin, jak ty sobie, Konrad, wyobrażasz, czy jest sens rozmawiać z Putinem, czy zostawić to tylko Stanom, albo w ogóle uznać, że kiedyś będzie ktoś inny i będzie Rosja demokratyczna i wtedy będzie pole do dyskusji, a teraz tylko ją odstraszać i odsuwać. Podobno
tak się mówi przynajmniej, albo gdzieś o tym czytałem, że nigdy nie powinno się zgadzać ze swoim adwersarzem, bo to znaczy, że przyznaje mu się rację. No, jakby siedząc z Putinem przy tym wielkim stole, no tak jak pokazywany był chociażby Macron, kiedy się spotkali jakiś czas temu, no gdyby się panowie pewnie ze sobą zgadzali, to też niedobre byłoby dla, tak powiem, opinii publicznej w jednym czy w drugim kraju, a przede wszystkim myślę dla świata zachodu i dla Francji. Natomiast wracając stricte do tematu, no wiemy dobrze, że to nie jest tylko kwestia konfliktu militarnego czy politycznego, ale również, a może przede wszystkim gospodarczego. No jeżeli spojrzymy dzisiaj na kwestie chociażby bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej czy innych obszarów związanych z szeroko pojętą gospodarką, no to tu jednak, no jak to w polityce i dyplomacji, no pewne słowa trzeba ważyć, ale też i być stanowczym, bo oczywiście życie i zdrowie ludzi, w tym i Ukraińców, z którymi musimy się solidaryzować, jest, myślę, w tym momencie najważniejsze. Więc no, czas na pewno pokaże, jak dalej ta sytuacja będzie przebiegać. To pewnie już gdzieś tam w najbliższych dniach, czy nawet godzinach. Będziemy wiedzieć. Ten temat jeszcze w drugiej części poruszymy, bo mam jedno krótkie pytanie, a potem przejdziemy do wolności słowa, a potem do części najciekawszej, do pytań między młodzieżówkami, ale to wszystko za 3-4 minuty po bloku reklamowym. Wracamy. Do zobaczenia.